Rock Radio. Peter Ternström, główny organizator imprezy, i Artur Rychliński. Trudne nazwisko, co nie? Ternström. Trochę tak. Chłopaki, musimy zacząć tutaj precyzyjnie. Gran Turismo Polonia jest to jedno z większych wydarzeń motoryzacyjnych w Polsce. Dzieje się na torze Poznań. Mhm. Jak sama nazwa wskazuje, jest to w Wielkopolsce, w Poznaniu. O co chodzi? No, teraz spotykamy się, przyjeżdżamy ze całej Europy, nie tylko ze Szwecji, ze Skandynawii, tylko to jest teraz europejska, na bazie europejskiej imprezy. I tam przyjeżdża 150-170 super samochodów z całej Europy. I tam jedziemy na torze 3 dni i 4 dni jesteśmy w Poznaniu. To są samochody, panowie. To są osobowe samochody, takie stylowane po swojemu? Czy takie osobowe, normalne Ferrari. Punto na przykład polepszone, takie rzeczy, tak? Będzie moja ulubiona Multipla. Multipla nie będzie, też mój ulubiony samochód. Bardzo lubię Multiple. Brzydka jak, ale fajna. Słuchajcie, no to w takim razie to będą samochody, że tak powiem, nowoczesne, współczesne, czy również pojawią się jakieś starożytne? Większość samochodów będą prawie nowe Ferrari, Porsche, Lamborghini i tak dalej. Też przyjeżdża troszkę samochodów takich klasików, który mamy pokaz na torze w sobotę. Jakie atrakcje będą? Bo będą, Artur, twoje, wasze targi. Tak, ja muszę troszkę wytłumaczyć, bo jest tak. Gran Turismo Polonia jest jedną z 6 imprez organizowanych przez firmę Gran Turismo Marke, Gran Turismo Events, która należy do Petera. W tym roku po raz pierwszy Gran Turismo Polonia jest najstarszą imprezą, największą, najfajniejszą. Pozostałe odbywają się w innych miejscach Europy. To tegoroczne jest uświetnione premierą naszej nowej marki Gran Turismo Expo. I właśnie przy torze stawiamy największy namiot, jaki na tym polu tam postawiono, bo to jest szczere pole, a w momencie, gdy będziemy wpuszczali tam gości, to będzie wyglądać naprawdę jak luksusowa hala targowa. Przejażdżki samochodami będą na torze. Tak, będą to... mogli się... nie wy będziecie prowadzić ten samochód, ale z kierowcą zawodowym. Fajnie jest usiąść jako pasażer, no i przeżyć to, tym bardziej, że my oferujemy takie właśnie wycieczki trzyokrążeniowe. To jest 9 ponad kilometrów, 10 kilometrów, bardzo ostre jazdy.